Cześć. No cześć. Cześć. Słuchaj, no. Dzwonił do mnie pan od WF-u twój. Wiesz, że to jest mój kolega. No. I bardzo był w szoku, że jesteś tak zaangażowany w WF. Naprawdę? No. Ja pierwsze co to pomyślałem, że ty coś odwaliłeś. Mówię, znowu będzie wstyd. Nie, no co? No, bo jutro ma być na meczu. Mamy oglądać razem mecz, to żebym ja się nie musiał wstydzić. Nic się nie będzie wstydzić. Co żeś tam ten, a, co cię tak... Właśnie, ten, patrzcie co mam. Że ty na ten WF nagle zacząłeś tak chodzić. Patrzcie co mam. Co masz? O, jeden talerz do obiadu. Co to? Drugi talerz. Trochę większy talerz. No nie mów, że zajumałeś. Nie, to zajumiałeś. Zajumałeś? Po prostu spóźniłem. No, czyli zajumałeś. A poczekajcie, to jeszcze nie wszystko. Najlepsze zostawiłem na koniec. Uch. Co tak stękasz? Matko jedyna. Mam jeszcze gryf. Weź tu dzieciaku odda, albo schowaj gdzieś, nie wiem. On jutro na mecz przychodzi. Jak on to zobaczy, to później co? Nie zobaczy. Jak nie zobaczy, ale pozna. Jak 10 minut meczu i on już będzie nieprzytomny. Dobra, idę pakować. Masakra.